Cześć Alex, biegałeś dzisiaj? Cześć, tak oczywiście, każdy dzień biegamy. Ile kilometrów? 7 albo 8, coś takiego. Bo ty, przynajmniej tak obserwując twoje media społecznościowe, byłeś tym zawodnikiem, który jako pierwszy zaczął biegać dość szybko. Możliwe, bo jestem sam pokiem i nie ma co robić i kiedy nie wiesz co robić, to idziesz i biegasz, no to stoi się. A wcześniej był też rowerek chyba stacjonarny u ciebie, więc tak fizycznie jesteś dobrze przygotowany. No myślę, że tak, zobaczymy na boisku, ale tak. Tak, każdy dzień trenujemy się, jak nie biegam, to na rowerze, albo jakiś siłowy trening, jakieś z gumy. Powiedziałeś o tym, że jesteś sam w Krakowie, natomiast chyba tak od niedawna przynajmniej nie jesteś do końca sam, bo widziałem, że masz nowego kolegę albo koleżankę, nie wiem jaka to rasa psa. Kolega. Mam kolegę, jakby nie kolega, to zwariowałby. Oj, też razem gracie w piłkę. Jak w ogóle pomysł, skąd wziąłeś pieska? Jak wziąłem pieska? Pieska? Skąd go masz? No, to córka bardzo chciała, pół roku prosiła u mnie, żeby kupili pieska i kupili, już wiesz, córka w Ukrainie, a piesek ze mną, to dla siebie kupił, tak? Piesek. A gdzieś też na zdjęciach widziałem, że Iwan Fiolic z dziewczyną mają podobnego, to oni od ciebie zaczerpnęli pomysł, czy oni mieli pierwszy? Nie, oni pierwszy mieli, oni mieli tam dziewczyna 2,5 roku, mój młody, 10 miesięcy. Kojarzysz, co to jest za rasa? On tak śmiesznie wygląda. Potem może... To szpic, pomerancki szpic. Okej. Dobra, to to mamy za sobą. Na chwilę przechodzimy z wątków piłkarskich do tematyki domowej, bo nasz rozmów nazwaliśmy Nie ma to jak w domu. Chciałem cię zapytać kilka takich szybkich pytań. Po pierwsze, dom czy mieszkanie? Co byś wybrał? Gdzie wolałbyś mieszkać? No, chyba dom. Dom? A takie ulubione miejsce w domu? Pokój, kuchnia? No, chyba balkon jakiś. Balkon, ale żeby patrzeć się na ogród? Siedzimy na balkonie i tutaj dobrze. Książka, balkon. Michał Peskowicz też ostatnio powiedział, że balkon, żeby patrzeć na ogród, a twoje ulubione takie domowe zajęcie to jest? No, ostatnie chwile to wygląda tak, że no, chyba to gotować coś do jedzenia, to ostatnim czasem dużo wszystkiego przygotował. Bo widzimy to też na Instagramie, takie jakieś twoje ulubione danie, które potrafisz przygotować od początku do końca i najlepiej ci wychodzi, to jest? Dużo wszystkiego i borsz ukraiński mogę przygotować spoko z fasolą i pastą z krewetkami, dużo wszystkiego. Ale raczej takie zupy czy drugie danie? Bo też widziałem jakieś kotlety robiłeś ostatnio, frytki. Nie ma różnicy i to mogę przygotować. Kłasz uniwersalny, a z drugiej strony takie zajęcie domowe, którego nie cierpisz? Jeszcze raz? Czego nie lubisz robić w domu? A, no jak wszyscy sprzątać, no to co nie lubisz? Sprzątanie, dobra, a bo już w domu jesteś prawdopodobnie ponad 6 tygodni, masz jakiś taki ulubiony serial, książkę, który obejrzałeś, przeczytałeś w ostatnim czasie? O, no to dużo wszystkiego, słuchaj. I dużo serialów. Lubię bardzo dokumentalne seriale. Jak to? Prawdziwe, czy jak to? No, dokumentalne, tak? Dokumentalne. Książkę zacznę czytać, zamówił. Dużo wszystkiego. Różnie. Nie ma takiego, żeby coś jedne i długo tam oglądał. Okej, a wczoraj widziałem przyszłość jakieś książki. Jaka to jest tematyka? Psychologia. Psychologia, tak. To się jakoś wiąże z twoimi zainteresowaniami albo jakimiś planami po karierze? Możliwe tak. Nie wiem, co będzie jutro i trzeba być gotowym do wszystkiego. Ciekawo, kiedy czytasz coś nowego. Dla mnie to bardzo ciekawe. Jakiś nowy temat, coś dla mnie ciekawe. A w tym ostatnim okresie znalazłeś sobie jakiś taki talent nowy, jakąś pasję do czegoś? Chyba nie, może zacznę więcej gotować i tyle. A spodziewałeś się kilka miesięcy temu, że będziesz z pieskiem 6 tygodni bawił się, wychodził na spacer? Nie, to nawet nie myślę za to. 6 tygodni, w moim znaniu to więcej za 6 tygodni. To ty tak liczysz 6, a ja tutaj już
No 2 miesiące 100% sam. Więcej nawet. To wracamy teraz do piłki nożnej. Chciałem z tobą trochę porozmawiać o tym, jak to być stoperem. Dlaczego ty akurat wybrałeś pozycję obrońcy? Jak ci się stało? Naprawdę ja nie wybierał. Kiedy pierwszy raz przyszedł na trening, na pierwszy trening, to trener, który trenował mnie, on wcześniej trenował się z moim ojcem. I on od razu postawił mnie obrońcą, bo ojciec był obrońcą. I tyle. I z tego czasu ja odgram w broni. A ty też myślisz, że warunki fizyczne zdecydowały, bo to jesteś wysoki, prawie 2 metry. No możliwe było. Dla trenera było lepiej widać. Co my, kiedy my przychodzimy zawsze na trening, to wszyscy napastnicy. Kto to napastnik zawsze? A trener jest trener i mu lepiej widać. Bo to niektórzy tak żartują, że napastnicy zdobywają bramki, a obrońcy tak naprawdę tylko komuś psuje zabawę. Ktoś tu się stara. No, jak u nas w Ukrainie mówią, że ktoś ciągnie royal, a ktoś na nim gra, wiesz? Okej. Okay. Powiedz mi w takim razie, czy ty uważasz, że na tej pozycji, na której występujesz, oprócz umiejętności piłkarskich ważna jest charyzma, żeby zawodnicy rywala bali się ciebie? Ta charyzma, taka wizerunek trochę takiego, chcę powiedzieć, agresora na pozycji jest ważny? Nie myślę, że to tak ważne, ale bardzo, bardzo ważne, żeby ty umiał, żeby ty ustawił swój zespół normalnie i to bardzo ważne. Żeby ty ustawiał swoją linię obrony, linię pomocy, żeby dobre zachowania odległości były. No, dużo różnych tych, ale myślę, że to bardzo, bardzo ważne. A przez to właśnie, że tak jak wspomniałeś, że ustawiasz tu linię obrony, kolejne linie, dlatego więcej zawodników grających na obronie w przyszłości zostaje trenerami, menedżerami, że to ułatwia? Masz taką większą wizję tej gry? No, nie oglądam taką statystyku, nie wiem. Zobaczymy, czas pokaże. A ty widzisz się za kilka lat jako trener? Nie, a czego za kilka lat? Ja się chciałbym grać. Ja się mam dużo sił i najważniejsze, żeby zdrowia było dużo. I ja się bardzo długo będę grał, ale dalej zobaczymy, tak. Chciałbym zawsze być z piłką nożną. Powiedziałeś, że bardzo długo jeszcze chciałbyś grać, a ty od początku w dzieciństwie chciałeś być piłkarzem? Oczywiście. Tylko piłkarzem? To wynikało z tego, tylko, że jak spojrzałeś tata? Tak, tylko piłkarzem. A miałeś jakiegoś takiego idola z dzieciństwa piłkarskiego? Nie, no w Ukrainie, kto u nas w Ukrainie zawsze to Szewczenko był. Tak, chyba Szewczenko. Czyli nie miałeś taki idol takiej nacji naszej. Mhm. Czyli mimo tego, że to był napastnik, to twój idol. No nie było różnicy, to było tak jak, wiesz, jak charyzma taka, było widać jak on lubi piłkę nożną, jak u niego wychodzi wszystko i ty chciał być takim jak on. To też pewnie taki przykład narodowy, że on szybko poszedł jednak do pograć i był takim idolem pewnie dla całego pokolenia. Tak, oczywiście. Złota piłka. On, zobacz. To jest ten pies Aleksa. Okej, okay, a powiedz mi, jakbyś miał się tak scharakteryzować z boku, myślisz, że co jest twoim największym atutem piłkarskim? Bo ty z jednej strony przez te warunki fizyczne grasz bardzo dobrze głową, ale i też te długie przerzuty piłki nie sprawiają ci problemów, więc... Nie wiem, nawet nie wiem, jak to można powiedzieć na ten temat, to lepiej trener powie za mnie. Nie będę mówił ze siebie, to jakie atuty mam. Naprawdę nie. A gdybyś teraz zamiast pieska miał złotą rybkę i mógł spełnić jedno marzenie, to coś byś zmienił, jakiś atrybut w siebie, taki piłkarski? Na czym byś podpracował? Jakby tylko piłkarski można było zmienić. Tak. Nie, no jakby piłkarski można było zmienić, to możliwe. Zmienił szybkość może. Jakby byłby szybciej, to byłoby jeszcze lepiej. A jakbyś miał do wyboru jakiś niepiłkarski? Nie, no to chodziłoby o córkę tylko, albo rodzinę, oczywiście. Okej. Okay. A tobie jako obrońcy najgorzej gra się z jakimś typem napastnika? Przez to, że powiedziałeś, że może zwiększyć szybkość, to taki niski, szybki, to jest taki...
napastnik, jak widzisz, że będziesz grał przeciwko niemu, to myślisz, a mogą być dzisiaj problemy? Nie, nie macie takich napastników w lidze. Ja często nawet nie wiem, jakie nazwisko ma napastnik, przeciw kogo gram. Dla mnie nie ma różnicy, robię swoje sprawy i tyle. Okej, okay, a ty masz jakieś takie piłkarskie marzenie? Powiedziałeś, że jeszcze chcesz grać kilka lat, więc pytanie, czy już może spełniłeś to marzenie, czy jeszcze te marzenia przed tobą? Chciałbym oczywiście, że wygrać jakieś tytuły, wiesz. Chciałbym jakieś medale i oczywiście, że jak każdy piłkarz chce coś wygrać. Puchar, czemu nie? Później możemy gramy za mistrzostwo. Wszystko możliwe. O reprezentacji jeszcze myślisz? Bo z polskiej ligi kiedyś Puciwcew, który grał w Termalice. On może mało grał w reprezentacji, ale dostawał często powołania. Ciebie to czasem bolało, szczególnie grając na Ukrainie? No nie bolało, ale naprawdę w tym okresie zabrali Puciwcewa, a następny był ja w tym liście. brawo Puciwcew, ja z nim gadam. Dobry chłopak, ale zawsze mam nadzieję, nawet nie patrzę na to, ile mam lat. Zawsze mam nadzieję, że trafię kiedyś do reprezentacji. A ten fakt, że przyniosłeś się do Polski, wynikał też trochę z tego, że coraz więcej Ukraińców jest w Polsce. Dla ciebie to nie był jakiś całkowicie anonimowy kraj? To też miał jakieś wpływ na to, myślisz? Nie, dla mnie to było bardzo trudno pierwszych pół roku, bardzo trudno i nie ma co nawet gadać. To jeden z najcięższych czasów mojej piłkarskiej karierze. Dla mnie było... Oczywiście gadamy o piłkę nożną, bo ja przyjechał jak piłkarz i kiedy wyszedł na stadion, pierwsze, co mnie bardzo podobało i od razu było widać, jak kibicują na stadionach i ile osób przychodzi w ogóle i jak reagują na wszystkie sytuacje na boisku. Dla mnie to było naprawdę mega. I można powiedzieć, że w Ukrainie ja nie było takiego zadowolenia od piłki nożnej, jak w Polsce. Taka atmosfera w Ukrainie to rzadko takie mecze w ogóle. A co nie podobało, nie ma takiego, żeby ja mógł powiedzieć, że coś bardzo źle i tego lepiej byłoby nie widać. Nie, takiego nie ma. A wspomniałeś o tym, że na Ukrainie było takiego odbioru piłki, bo ty nie chcesz cię jakoś przesadnie tutaj pompować, ale nie grałeś w złych klubach, bo ty grałeś w Worskiej, Połtawie i w Karpatach, więc to są takie drużyny, które nawet ja kojarzę, że grały w tych europejskich pucharach. Nie, tak. Ja mówię tylko o ligie, jak dużo meczów w Ukrainie przychodzi mało kibiców, wiesz? Mm-hmm. Mało kibiców i kibicują różnie, nie wiem, jak mi się po polsku powiedzieć, no. Nie tak entuzjastycznie, nie słychać ich, tak? No tak, nie słychać i czasami dużo, bardzo mało osób na stadionach, naprawdę. I teraz taki jest problem, jeszcze duży, jeszcze większy. Tutaj nawet ja kiedy mówię w Ukrainie, że tutaj kiedy na stadion przychodzi mniej za 10 tysięcy osób, to już źle. No nie, to nie bardzo, tak? No oczywiście, że. A w Ukrainie źle, kiedy przychodzi 500 osób, rozumiesz? Mhm. Jaka różnica. A ty w Karpatach grałeś na tym nowym stadionie, czy na tym starym narodowym? Na nowym i na nowym, na starym grali. Okej. Okay. Znaczy na nowym, ale, na starym? Czy ale, tylko? Wtedy sporo kibiców przychodzili, kiedy my grali. A powiedz mi, Aleks, to, że do Polski przyjeżdża wielu Ukraińców, to się szacuje od 500 000 do ponad miliona. Nie zastanawia cię, że w sumie piłkarzy z Ukrainy w Polsce jest mało? Z czego to wynika, że tutaj dosłownie kilku chyba gra, bo teraz ty i Kostrzewicz z Lecha Poznań. Nie, no nie tylko. Jest
tym... W Rakowie, Bojko? W Rakowie, tak. Tak, w Rakowie jest... No tak, za mało. Chyba za mało. Nie wiem, ja myślę, że będzie więcej z tego sezonu, bo już nie ma limitu. Nie wiem, zobaczymy. Może w następnym sezonie będzie więcej. No nawet nie wiem, czego tak za mało. Mhm. Dobra, to teraz połączymy się z kibiców zrzeszonym w ramach oficjalnych fanklubów w Krakowi. Tak, słucham. Cześć, Ryszard. Jesteś już ze mną i z Aleksem. Cześć. Halo? Tak, cześć, słyszysz cześć. Nas? Halo? Tak, słyszysz nas? Słyszę ciebie natomiast. Okej. Okay. Jestem tutaj, cześć. Cześć. To wiemy, że masz kilka pytań do Aleksa. Antena jest twoja. Okej, więc Aleks, pierwsze moje pytanie do ciebie jest takie, mocno piłkarskie. Jaki jest najlepszy napastnik, przeciwko któremu grałeś w swojej karierze? W mojej karierze... może kilka i to było w Ukrainie. Ja grałem przeciw Jarmolenko z Dynamo Kijów. On grał jako napastnik i chyba Adriano Szachtar Donieck. Ty jeszcze grałeś, z tego co widziałem, Oleg Husiew? To jest taki legendarny też zawodnik. Tak. On grał wtedy, kiedy... On jeszcze grał, kiedy grali przeciw niego. Bo był Jarmolenko i Konopianka? Przez Konopiankę też grałeś, czy nie grałeś? Przeciw niego... Przeciw Konopianki chyba... Nie. Przeciw Konopianki... A, grałem. Przeciw Konopianki grałem, ale kiedy on grał... Dniepropetrowsk. Jarmolenko oczywiście Dynamo Kijów, a Adriano Szachtar Donieck. Mhm. Dobra. I mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo wiem, że miałeś w swojej zawodniczej karierze epizod w Karpatach Lwów. I moje pytanie jest takie, gdyż mieszkałeś w Krakowie i we Lwowie, co łączy te dwa miasta? Nie co dzieje, ale czy te miasta są do siebie podobne? No, powiem tak, nie bardzo podobne. Jakby to może wyglądało na pierwszego, jak to powiedzieć? Rzuta. Tak, no nie bardzo podobne. Tak, może stare miasto trochę, ale tutaj jakoś inaczej. No jakaś inna atmosfera i tutaj, i w Lwowie. To naprawdę trudno porównać dwa miasta. To dzięki, Ryszard, że byłeś z nami. Oczywiście, polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo, na razie. Dobra, to były pytania od kibiców i na koniec, Alex, pytanie, czego ci życzyć w tym sezonie, który już niebawem, mamy nadzieję, wystartuje? Chyba zdrowie i, nie wiem, szczęścia na boisku. I tyle. Dobra. Nic więcej nam nie trzeba. To tego ci życzymy, już mamy nadzieję, niebawem do zobaczenia na boisku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.